Cześć, z tej strony Mister Jakio i witam Was w serii Photoshop na start, czyli lekcjach Photoshopa dla początkujących. Bez zbędnych słów zapraszam Was na pierwszą lekcję Photoshopa, na której omówię ten program pod kątem tworzenia nowych dokumentów, a także same pojęcia graficzne, takie jak m.in. rozdzielczość, rozmiar i tryb. W sumie nie jest to typowy tutorial, ale warto byście usłyszeli te informacje. A zatem zaczynamy. Uruchamiamy program i po chwili otwiera się panel, w którym możemy otworzyć już istniejący obrazek lub zdjęcie, albo utworzyć nowy. Photoshopa można używać w różnych wersjach językowych, na przykład polskiej, chociaż osobiście polecam używanie języka angielskiego. Może to Wam ułatwić korzystanie w przyszłości z poradników, tutoriali anglojęzycznych, a także korzystać z innych programów, gdzie różne opcje i funkcje brzmią i działają tak samo. Co więcej, w środowisku grafików potocznie używa się angielskich terminów, co naprawdę ułatwia komunikację w tej branży. Wróćmy jednak do Photoshopa. W tym przypadku utworzymy nowy dokument. Klikamy Create New, czyli utwórz nowy. To z kolei otwiera nowe okno, w którym możemy ustalić wstępne parametry naszego obrazka. W tej wersji Photoshopa po lewej stronie mamy wybór już gotowych formatów. Recent, czyli ostatnio używane, saved, czyli zapisane, o tym powiem za chwilę, photo, czyli formaty używane standardowo w fotografii, print, czyli formaty używane do druku, art and illustration, formaty dla sztuki i ilustracji. Tu warto zaznaczyć, że w dolnej części tego okna, poniżej gotowych formatów, możemy znaleźć też garść szablonów z danej grupy. Kiedy klikniemy View All Presets, zobaczymy wszystkie propozycje gotowych formatów. Preset oznacza coś z góry przygotowanego z ustawionymi parametrami. Template, czyli szablon, jest już presetem z gotową, wcześniej przygotowaną treścią, którą możemy modyfikować lub zastępować. Dalej z tej strony okna mamy presety web, czyli dla projektów stron internetowych, mobile, czyli dla wymiarów ekranów telefonów komórkowych i na końcu film and video, czyli dla produkcji filmowych. Po prawej stronie mamy możliwość zobaczenia lub ustawienia ręcznie rozmaitych opcji. W pierwszej rubryce możemy wpisać dowolną nazwę, zazwyczaj do jednorazowego utworzenia obrazka nikt nie rusza tej opcji. Przydaje się to w przypadku, kiedy tworzymy jakiś nietypowy rozmiar dokumentu i będzie on nam potrzebny często. To po ustawieniu wszystkich opcji poniżej można w tej rubryce wpisać jakąś nazwę, na przykład baner na Facebooka i klikając ikonkę obok zapisać to jako gotowy preset. Ten preset później możemy znaleźć w grupie Saved, o której mówiłem wcześniej. Załóżmy, że będziemy chcieli utworzyć coś takiego. Wyszukujemy w sieci informacje o rozmiarach cover photo, czyli zdjęcia w tle na Facebooku. Obecnie jest to 820x312 pikseli. W pierwszej kolejności zawsze podawana jest szerokość, a później wysokość obrazu. Wpisujemy więc 820 w pierwszym i 312 w drugim okienku. Zaraz obok mamy dwie ikonki z ludzikiem. Jest to orientacja, czyli ułożenie obrazu. Po wpisaniu wymiarów Photoshop automatycznie podświetli właściwą ikonę. Jednak ktoś może chcieć mieć taki obrazek w pionie, więc zamiast wpisywać od nowa wartości, wystarczy kliknąć odpowiednią ikonkę, a program automatycznie zamieni miejscami podane wymiary. Jest tu jeszcze opcja Artboards, która służy do opracowania nad kilkoma wariantami, np. plakatu czy innego dzieła, ale na poziomie podstawowym nie musimy sobie zawracać tym głowy i zostawiajmy to jako niezaznaczone. Muszę jeszcze wrócić do rozwijanego okienka i jednostek miary. Photoshop musi wiedzieć, czy wpisane przez nas 820 to piksele, cale, milimetry czy inne jednostki. Jest to bardzo istotne i jest chyba jedną z najbardziej elementarnych informacji, którą powinien znać i rozumieć każdy grafik komputerowy. Każdy obraz na ekranie składa się z pikseli. Piksel to najmniejsza, niepodzielna jednostka i ma kształt kwadratu. Jest to chyba najczęściej używana jednostka w grafice. Obraz może mieć rozmiary np. 800x600 pikseli, 1920x1080 pikseli. Nie decyduje to jednak o jego wymiarach, np. w centymetrach. Wspomniany wcześniej obrazek o rozmiarach 800x600 pikseli, gdyby przyłożyć do niego linijkę, na jednym arkuszu A4 będzie miał np. wymiary 30x20 cm,
a na innym 15 na 10 cm. Wszystko jest spowodowane ilością pikseli na 1 cm. Ta właśnie gęstość pikseli, przypadająca na 1 cm, decyduje o jego prawdziwych rozmiarach. Przykładowo, utworzymy dwa puste dokumenty o wymiarach A4, czyli 21 na 29,7 cm. Jeden w rozdzielczości 300 ppi, czyli pixel per inch, pixel na cal. Drugi w rozdzielczości 72 ppi. Narysujemy teraz prostokąt o wymiarach 200 na 100 pikseli i przeniesiemy jego kopię do drugiego dokumentu. Od razu widać, że na kartce są one różnej wielkości. To właśnie efekt różnych rozdzielczości, czyli gęstości pikseli na cal lub centymetr, chociaż najpowszechniej używa się cali. Dlaczego jest to ważne? Jest to ważne z tego powodu, że w czasie pracy z Photoshopem niejednokrotnie będziecie używali rozmaitych zdjęć w jednym dokumencie. Wyobraźcie sobie, że macie obrazek przedstawiający jakieś pomieszczenie i chcecie wkleić w nim krzesło. Wszystko w formacie A4 300 ppi. Szukacie w internecie innego zdjęcia, które przedstawiałoby oczekiwane przez Was krzesło, kopiujecie zdjęcie, wrzucacie je do Waszego obrazu i... niespodzianka! Krzesło jest wielkości doniczki do kwiatów. Powodem było to, że znaleźliście zdjęcie krzesła o dość małych rozmiarach, np. 800x600 pikseli. Na ekranie mogło się ono prezentować przyzwoicie, ale po wrzuceniu do Waszego dzieła nagle się skurczyło. Rozdzielczość 300 ppi jest dość dużą rozdzielczością, jak na typowe obrazki internetowe. Te zazwyczaj mają 72 lub 96 ppi i przy umieszczeniu ich w dokumentach z takimi rozdzielczościami nie zauważymy zmiany rozmiaru czy jakości. Wrócę do tego zagadnienia, kiedy będziemy manipulować elementami. Na tym etapie najważniejsze jest, byście zrozumieli, czym są wymiary w pikselach, wymiary w centymetrach lub calach i czym jest rozdzielczość pikseli na cal. Wracając do menu tworzenia nowego dokumentu. Kolejnym okienkiem jest właśnie rozdzielczość, gdzie ustalamy wartość oraz jednostkę miary. Piksele na cal są najczęściej używane, najlepiej od początku bazować właśnie na tej miarze. Kolejną opcją jest tryb kolorów. Na potrzeby wyświetlania efektów naszej pracy tylko na monitorach, ekranach telefonów używa się trybu RGB, czyli Red, Green, Blue, czerwony, zielony, niebieski. Nazwa pochodzi od barw podstawowych w tym trybie. Tego trybu będziemy używali w tym kursie najczęściej. Są jeszcze tryb bitmap, czyli taki, w którym krawędzie są schodkowe i posiadają określony kolor, a w czasie rysowania program nie dokona ich wygładzenia. To taki tryb, który przypomina starego Painta z Windowsa. Tryb grayscale, czyli tryb odcieni szarości, czyli cała gama odcieni od czerni do bieli. Tryb cmyk jest trybem, w którym tworzymy dokumenty na potrzeby profesjonalnego drukowania. Większość maszyn drukarskich operuje w tym trybie, by móc jak najwierniej oddać kolor, który zawarliście w dokumencie. Ten tryb pozwala na dokonanie tego w jak najlepszej wierności. Tryb RGB, o którym mówiłem, nie posiada aż takiej możliwości. Obraz na ekranie trochę różni się zazwyczaj od tego drukowanego. Na potrzeby domowe nie ma to dużego znaczenia. Tryb Lab przypomina trochę cmyk, choć opiera się na rozpoznawaniu według innej zasady. Studia fotograficzne chętnie z niego korzystają, czasem nawet drukarnie. Opcją, która pojawia się przy każdym trybie, to ilość bitów. Jako, że jest to kurs dla początkujących, powiem tylko tyle, że najczęściej używa się wartości domyślnych, czyli 8 bit. Dla bitmap nie ma wyboru. Większe wartości 16 i 32 podnoszą możliwości manipulowania kolorem i efektami mieszania kolorów, ale to inna bajka. Kolejna opcja to background, czyli to, jaki kolor początkowy będzie miał utworzony przez nas dokument. Czarny, biały, przeźroczysty lub custom, czyli taki, który wybierzemy sobie w polu po prawej. Ostatnie opcje są zaawansowane i dotyczą odpowiednio kalibracji koloru. Kalibracja dotyczy monitorów i drukarek, by można było widzieć na ekranie takie kolory, jakie uzyskamy na wydruku. Druga opcja odpowiada za proporcje pikseli. Domyślnie jest to square pixels, czyli piksele kwadratowe. Niektóre tryby wyświetlania obrazu, czyli PAL, NTSC i inne, mają nieco inne proporcje i jeśli nasz obraz ma być wykorzystany w takim systemie, to właśnie tutaj możemy to ustalić. Chodzi o to, że na przykład nasz obraz będzie wyświetlony w telewizorach w systemie PAL. Narysowaliśmy okrąg, jednak po wyświetleniu oczom ukazało się jajo. Jakby ktoś nieznacznie zwęził obraz.
to wina tych proporcji. Jeśli użyjemy takich proporcji i narysujemy w nich okrąg, to wyświetlony obraz będzie tak, jak go narysowaliśmy, bez zwężania lub rozciągania. Początkujący jednak nie ingerują w tę opcję. Na końcu zatwierdzamy nasze parametry i klikamy Utwórz, czyli Create. Teraz możemy rozpocząć właściwą pracę grafika komputerowego. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Potraktujcie to jako drobną rozgrzewkę. Najważniejszym punktem jest zrozumienie rozdzielczości i rozmiarów w pikselach i innych jednostkach. Przejrzyjcie sobie też te listy predefiniowanych formatów, zwłaszcza w sekcji Web i Film and Video. I zapoznajcie się z typowymi rozmiarami. Są one naprawdę często używane i graficy wiedzą, czy dany format jest obrazem szerokim, wąskim, panoramicznym, czy bardziej kwadratowym. Na przykład widzą napis 1920x1080 i 1440x900. Mają już gotowe wyobrażenie powierzchni, na której będą pracować. Nie uczcie się jednak tego na pamięć. To wyrabia się samo z czasem. Po prostu zwróćcie na to uwagę. W następnej lekcji zabierzemy się już do prawdziwego poznawania Photoshopa. Będziemy zaznaczać, wybierać, operować warstwami. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następny. Zapraszam do polubienia filmu, zasubskrybowania kanału, polecenia go innym. Szczególnie zachęcam do komentowania, bo nic tak nie poszerza horyzontów jak wymiana bezpośrednich doświadczeń, zadawanie pytań, ale i też udzielanie odpowiedzi. Relacje, znajomości również w branży grafiki komputerowej mają wielką wartość dla rozwoju i wzrostu w tej dziedzinie. No i cóż, bez zbędnego przedłużania, zapraszam ponownie i pozdrawiam serdecznie.